Z poziomu panelu menadżera mamy dostęp do zaawansowanych statystyk dotyczących całego zespołu sprzedażowego. W wybraniu analizy zespołu jesteśmy przekierowywani do statystyk, a także mamy dostępne raporty i wykresy. Raporty i wykresy omówimy za chwilę, natomiast skupmy się na tym, co mamy w statystykach. Po prawej stronie mamy handlowców, wszystkich handlowców, których mamy obecnie zatrudnionych w firmie. Statystyki pokazują nam analizę zespołu pod kątem kontraktów i sprzedaży i wszystkich handlowców, których mamy wypisanych w formie tabelarycznej. Mamy pokazany założony cel, który ma zrealizować każda z tych osób, pokazaną sprzedaż zafakturowaną, a także podpisane kontrakty. Zauważ, że sprzedaż zafakturowana często jest niższa, a w zasadzie w omawianym przykładzie w zasadzie za każdym razem jest niższa niż podpisane kontrakty. Wynika to z faktu, że nie wszystkie kontrakty zostały jeszcze przez dział operacyjny zrealizowane, w związku z powyższym nie mogła zostać wystawiona faktura. I biorąc za przykład Magdę Kowalską, widzimy, że miała założony cel 384 tysiące zł. Na razie zafakturowana sprzedaż to 117 tysięcy zł, ale podpisane kontrakty to blisko 324 tysiące zł, więc do zrealizowania celu Magdzie brakuje już niewiele. Zaprezentowane dane pokazują nam, że na przykład pani Magda nie ma zrealizowanej żadnej sprzedaży, ale też nie został jej postawiony żaden konkretny cel sprzedażowy. Możemy na podstawie tych danych wnioskować, że czy Mateusz, czy Gosia, czy Magda, czy testowy Darek są osobami, które zostały dopiero co zatrudnione w firmie. Ich karta dopiero zostanie utworzona.